Paweł Leśny, Sportowa Arena, witam Państwa. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych. Zaczynam od pierwszego. Koszykarze AZS-u Koszalin sprawili wielką niespodziankę w 21. kolejce Energa Basket Ligi. Nasza drużyna pokonała na wyjeździe mistrza Polski Anwil Włocławek 80-77. Zdecydowanym faworytem był miejscowy zespół. Mistrz Polski jest jednym z faworytów do wygrania również tegorocznych zmagań. Anwil zdominował pierwszą kwartę. Po tej odsłonie gospodarze prowadzili 27-19. Drugą partię zdominowali akademicy, głównie w obronie. Pozwolili rywalom zdobyć zaledwie 9 punktów, a sami zdobyli 21. Można było się obawiać, czy koszalinianie wytrzymają trudy spotkania. AZS grał w 7-osobowym składzie, a ponadto Alan Czujkowski i Marek Zywert pojawili się na boisku na krótkie momenty. Po wyrównanej trzeciej partii w czwartej długo trwała zażarta walka. Kluczowy moment miał miejsce na 4 minuty przed końcem. AZS zdobył 8 punktów z rzędu, z czego dwukrotnie za 3 trafił Bartosz Bochno. Anwil starał się odrobić stratę i zmniejszył dystans do 3 oczek, ale nie był w stanie zmienić niekorzystnego wyniku. Ostatecznie AZS wygrał 80-77. 23 punkty dla akademików zdobył Bartosz Bochno, 18 Torej Tomas i 17 Grzegorz Surmacz. Zespół koszański ma w dorobku 27 punktów i zajmuje 12 miejsce. Następny mecz akademicy rozegrają w najbliższą niedzielę. Zmierzą się we własnej hali ze Startem Lublin. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest złota medalistka Mistrzostw Europy, halowych Mistrzostw Europy w Glasgow, Małgorzata Chałup-Kowalik. Witam. Dzień dobry. Aktualna złota medalistka. No, trzeba powiedzieć, że te zawody były nie tylko niezwykle udane dla Ciebie indywidualnie, ale przede wszystkim dla naszej sztafety i chyba całej reprezentacji lekkoatletycznej podczas tej imprezy. Zdecydowanie tak. Jechaliśmy tam my jako dziewczyny bronić tytułu w sztafecie 4x400 oraz cała reprezentacja 2 lata temu wygrała ogólną klasyfikację medalową. No i w tym roku chcieliśmy to powtórzyć. Na szczęście się to udało, także jesteśmy bardzo zadowoleni. No to tutaj akurat, jeżeli chodzi o tą klasyfikację medalową, to do końca toczyła się walka o to, żeby zająć to pierwsze miejsce i to w zasadzie od Was zależało. No tak, akurat tak się wydarzyło, że nasza sztafeta była jako ostatnia, więc ten nasz medal przeważył tą szalę na naszą korzyść, także z tego bardzo się cieszymy. Co do dystansu i co do Waszej, można powiedzieć, już w tej chwili dominacji, jeżeli chodzi o sztafetę 4x400, no praktycznie w Europie nie macie sobie równych. To było widać w tym biegu, gdzie praktycznie od początku zdominowałyście, od początku miałyście przewagę, no i w zasadzie pozostałe ekipy walczyły o pozostałe miejsca. Tak, na szczęście wszystko się ustawiło tak tam po naszej myśli. Choć to łatwo wygląda, ale wcale nie jest tak łatwo. Tak, wszyscy zawsze mówili, że i tak wiadomo, że będziecie miały złoto, natomiast my przed samym biegiem, wiadomo, troszkę czułyśmy presję, bo 2 lata temu wygrałyśmy, rok temu w Berlinie miałyśmy ten złoty medal, więc chciałyśmy pokazać, że dalej po pierwsze się liczymy, a po drugie dalej reszta rywalek musi oglądać nasze plecy, więc na szczęście wszystko się potoczyło po naszej myśli. Od początku prowadziłyśmy. Plan właśnie był taki, żeby rozpocząć mocno, zmieniać z przodu i wszystko tak, jak sobie to zaplanowaliśmy z trenerem, wszystko wyszło po prostu idealnie, taktycznie, także możemy się tylko teraz z tego cieszyć. A to nie jest tak, że nasza sztafeta jest tak mocna, bo jest cały czas w tym samym składzie, te same zawodniczki startują? Nie. Co jakiś czas gdzieś tam dochodzi nowa zawodniczka, dzisiaj podczas tych zawodów też debiutantka, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tej rangi zawodów. Wcześniej też to tam różnie bywało, w półfinałach biegły inne zawodniczki, w finałach inne, także to nie jest tak, że tylko 4 są mocne, ale praktycznie całe zaplecze, można powiedzieć, tutaj tej sztafety jest bardzo mocna. Właśnie w tym tkwi nasza siła, że to nie jest tak, że mamy tylko 4 zawodniczki. Mamy tych zawodniczek w chwili obecnej na takim najwyższym poziomie około 9, więc jest... No to już bogactwo, 2 sztafety można by było wystawić. Dokładnie, właśnie śmiałyśmy, że możemy 2 sztafety wystawić, ale naprawdę jesteśmy... To jest właśnie, napędza nas, jest taka wewnętrzna rywalizacja. Tak naprawdę te wyniki, które były na Mistrzostwach Polski, praktycznie dawały, które dawały medale na Mistrzostwach Polski, dawałyby medale na Mistrzostwach Europy. To pokazuje, na jakim wysokim poziomie jesteśmy. No i
tak naprawdę to, że pojawiają się ciągle nowe dziewczyny, ciągle napędza nas do kolejnej, do jeszcze cięższej pracy. Więc mam nadzieję, że to przyniesie rezultaty jeszcze w sezonie letnim, no i w przyszłym roku, czyli na tych najważniejszych dla nas zawodach. To nie jest tak, że w zasadzie, jeżeli chodzi o halę czy o powietrze, że to są te same biegi. W zasadzie, czy się biega świetnie na otwartym stadionie, czy też w hali, to od razu się robi świetne wyniki. Jest inna specyfika i inna hala, inna bieżnia, inaczej się dobiera dystansy. Tobie bardziej odpowiada otwarty stadion czy hala? I jak się biegnie w hali w odróżnieniu do otwartego stadionu? Ja niestety nie jestem wielką zwolenniczką hali. Nie przypadam tam biegać z tego względu, że jestem po prostu typem bardziej wytrzymałościowym niż szybkościowym. Na hali zdecydowanie łatwiej biega się typom szybkościowym, ponieważ tam kluczowe jest zejście po 200 metrach. Jeśli kibice oglądali te biegi, widzieli, że w biegach na 400 metrów to było naprawdę kluczowe. To pokazały biegi indywidualne przede wszystkim, ale też nasza sztafeta, kiedy Ania zeszła jako pierwsza, wtedy już nie ma wielkich przepychanek i nie trzeba biegać po drugim, trzecim torze i nadrabiać tego dystansu, także to jest bardzo, bardzo ważne. U mnie akurat ja jestem innym typem, więc mi się biega gorzej, więc cieszę się, że ta hala już jest za nami, cieszę się, że jest ten wielki sukces, ale już się nie mogę doczekać startów na otwartym stadionie. Ale pokażmy ten medal, bo to tak dla ciekawości. Zawsze jak przyjeżdżasz tutaj, mamy wywiad z tobą, to zawsze pokazujesz kolejny medal tutaj. Akurat może nie krążek, ale też bardzo efektowny. Tak, ten medal jest bardzo ładny. Chociaż muszę przyznać, że spodziewałam się, że będzie grawer na samym medalu, tak jak zawsze, natomiast jest tylko w pudełeczku. Także kolejny złoty medal naszej zawodniczki, ale też wcale nie było łatwo wystartować w tych zawodach, tak żeby na najwyższym poziomie brać udział w tej sztafecie. Pominęłaś rywalizację indywidualną, gdzieś tam problemy zdrowotne cię wykluczyły z tej rywalizacji, żeby się skoncentrować chyba na sztafecie. Tak, troszkę ten sezon halowy nie przebiegał tak, jakbym sobie tego życzyła. Wszystkie przygotowania w grudniu i styczniu szły jak najbardziej na najwyższym poziomie. Te wyniki, które osiągałam w styczniu, mnie i trenera napawały wielkim optymizmem, że naprawdę będzie rewelacyjnie. Niestety przydarzyły się małe problemy zdrowotne zaraz po powrocie z RPA, także ten początek lutego nie był dla mnie najlepszy. Na szczęście było wokół mnie sporo osób, które mnie wspierało, przede wszystkim mój trener, któremu bardzo dziękuję, bo dwa dni przed Mistrzostwami Polski z płaczem siedziałam u niego i twierdziłam, że nie wystartuję. Mój mąż, były jeszcze firmy, które mnie wspierają, Dieta Figura i PKN Orlen, dziękuję. Dlatego dzięki nim właśnie udało mi się pokonać te wszystkie przeciwności i cieszę się, że tutaj właśnie mamy tego owoc. To jest tak, że już w Europie zdominowałyście rywalizację, no ale na świecie są też mocne ekipy, z którymi trzeba powalczyć przed wami. Właśnie te najważniejsze imprezy, jeżeli chodzi o stawkę światową. Jaka jest szansa na to, żebyśmy cieszyli się z kolejnego złota, jeżeli chodzi właśnie o rywalizację światową? Na pewno szanse są ogromne, natomiast nie będzie tak łatwo. Świat biega bardzo mocno. Stany Zjednoczone do tej pory były poza naszym zasięgiem. Jeśli chodzi o Jamajkę, udawało nam się już z dziewczynami z Jamajki wygrywać. Jest wiele innych krajów, które też się szykują tak samo jak my, więc na pewno rywalizacja będzie bardzo ciekawa. Będziemy chciały bronić brązowego medalu z Mistrzostw Świata z 2017 roku. Może uda się coś więcej, ale chciałybyśmy pokazać się z jak najlepszej strony, więc pokazujemy, że w Europie nie mamy sobie równych i mam nadzieję, że pokażemy, że i na świecie się bardzo liczymy. Patrząc też na wasze przyjęcie po powrocie z Glasgow i na pewno po samym starcie, gdzieś tam ta skrzynka pocztowa w telefonie to pewnie wibrowała co chwilę po takim udanym starcie, ale mimo wszystko zainteresowanie lekkoatletyką naprawdę jest olbrzymie. Tak właśnie było, śmiałyśmy się, że jak Ania biegała właśnie teraz z nami, to mówiła, że włączyła telefon i pierwsze co, to zawiesił jej się telefon, więc mówimy, że no, tak zawsze jest po takim medalu, że włącza się telefon i non-stop po prostu wibruje i jest bardzo dużo wiadomości bardzo miłych, co na pewno bardzo cieszy. Lekkoatletyka teraz zyskała na popularności. Myślę, że są to przede wszystkim przez to, że jest bardzo dużo sukcesów, więc na pewno stała się bardziej popularna i kibice bardzo się utożsamiają z lekkoatletami, więc to jest bardzo miłe. Po raz kolejny mamy taki wunderteam, można powiedzieć. Zdecydowanie tak.
Małgorzata Chałup-Kowalik, mistrzyni Europy, halowa mistrzyni Europy, na otwartym stadionie mistrzyni Europy, jeżeli chodzi o sztafetę 4x400 metrów i koszalnianka przede wszystkim. Jesteśmy naprawdę bardzo dumni, że mamy taką sportsmenkę tutaj w Koszalinie. Była moim Państwa gościem dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Formą błyszczą piłkarze ręczni Gwardii Koszalin. Nasz pierwszoligowiec odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu. Pokonał we własnej hali SMS Gdańsk 30-28. Zespół koszański do tej pory miał kompleks drużyny z Trójmiasta, z którą regularnie przegrywał. Tym razem goście ponownie uchodzili za faworytów. SMS był wyżej w tabeli. Starcie było wyrównane tylko w początkowych minutach. Gwardziści szybko wypracowali sobie przewagę. Utrzymali prowadzenie do końca pierwszej połowy. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 18-14. W drugiej części goście ambitnie dążyli do odrobienia strat. W 50 minucie doprowadzili do remisu po 24. W końcówce wojnę nerwów lepiej wytrzymali gospodarze i to oni zdobyli komplet punktów. Gwardia wygrała 30-28. 11 bramek dla naszej drużyny zdobył Patryk Kiciński. Zagraliśmy na bardzo dobrej skuteczności dzisiaj, aczkolwiek trochę tego powietrza brakowało w końcówce, ale najważniejsze, że wytrzymaliśmy trudy tego spotkania i dowieźliśmy to zwycięstwo do końca po bardzo emocjonującej końcówce. Wygrywamy z zespołem z czołówki ligi, który w pierwszej rundzie rozdawał karty, można powiedzieć. No my pokazaliśmy kolejny mecz, bardzo dobre zawody, wielkie emocje. No to cieszy, że te trzy punkty są i kibice końcówkę jako klaskują na stojąco. To jest naprawdę coś niesamowitego. Po tym zwycięstwie Gwardia ma w dorobku 21 punktów i zajmuje szóste miejsce. Za tydzień zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z Jurandem Ciechanów. Piłkarze Gwardii Koszalin rozpoczęli rundę rewanżową w trzeciej lidze. Nie była to udana inauguracja zmagań wiosennych. Nasz zespół przegrał na własnym boisku z Radunią Stężyca 1-2. Radunia należy do ligowej czołówki, wydawała się faworytem starcia z Gwardią. Koszalinianie walczą o utrzymanie i szukają punktów w każdym meczu. W pierwszej połowie obie ekipy miały swoje okazje strzeleckie, jednak to goście okazali się skuteczniejsi. Objęli prowadzenie w 31 minucie po golu Dawida Klawikowskiego. Stan meczu wyrównał z rzutu karnego Sebastian Ginter. Ostatnie słowo w tym pojedynku należało do ekipy przyjezdnej. W 86 minucie gol Radosława Stępnia dał komplet punktów Radunii. Pierwszy mecz inauguracja na wiosnę. Wiadomo, zawsze te początki są trudne, zwłaszcza na wiosnę. Boiska bywają różne. Tutaj boisko było bardzo dobre, bardzo dobrze przygotowane. Myśmy się obawiali właśnie o stan morale, o stan boiska. Okazało się, że boisko było bardzo dobrze przygotowane. Dla nas taką dużą trudnością było to, że właściwie dzisiaj pierwszy raz weszliśmy na naturalną trawę, dlatego że u nas boisko niestety nie nadawało się do tego, żebyśmy trenowali na naturalnej trawie i do wczoraj praktycznie trenowaliśmy na trawie sztucznej. Trochę mieliśmy obaw, jeżeli chodzi o przejście na takie naturalne boisko. No, na szczęście wszystko skończyło się dla nas dobrze, tak jak już z trenerem rozmawialiśmy. Podobnie jak w pierwszym meczu w Stężycy, wszystkie bramki padły po starych fragmentach gry. Nie tyle i cieszymy się, że z trudnego terenu, z Koszalina, udaje nam się wywieźć cenne, bardzo cenne trzy punkty. Co prawda byliśmy blisko, chociaż zdobycia jednego punktu. Natomiast no summa summarum niestety mamy zero po stronie zysków. I szkoda, bo mecz tutaj stawi fragmentów gry. No, my z rzutu karnego, Radunia dwa razy z rzutu rożnego. Zabrakło gdzieś tam koncentracji na pewno. Jeżeli chodzi o grę defensywną, nie mam zastrzeżeń. W miarę to przyzwoicie naprawdę wyglądało. Natomiast gdzieś tam były uwagi już nawet w przerwie meczu, żeby dokładnie rozegrać kontratak. Było takiej sytuacji kilka. Myślę, że dwie, trzy można było gdzieś tam się pokusić o jakąś sytuację strzelecką. Natomiast zabrakło gdzieś tam dokładności. Troszkę za bardzo elektrycznie, jak sobie nawet mówiliśmy w szatni. I no, gdzieś tam biorę to na kart tych, że tak powiem, debiutów tych młodych chłopców tej lidze i gdzieś tam mają prawo popełniać błędy. Myślę, że to też było wynikiem gdzieś tam braku koncentracji, bo tam nie powinni sprokurować ten rzut rożny i z tego gdzieś tam poszła bramka. Gwardia z dorobkiem 21 punktów zajmuje 12 miejsce. W następnej kolejce nasz zespół zmierzy się na wyjeździe z Bałtykiem Gdynia. Bałtyk Koszalin w swoim pierwszym wiosennym występie musiał uznać wyższość rywala. Uległ na wyjeździe liderowi rozgrywek Lechowi 2 Poznań 0-4.
Starcie od początku zdominowane było przez faworyta. Lech objął prowadzenie już w 11 minucie po golu Krzysztofa Kołodzieja. W 34 minucie było już 2-0, a na listę strzelców wpisał się Mateusz Skrzypczak. Kolejne bramki padły w drugiej części. Przewagę gospodarzy powiększył najpierw Włodimir Kostewicz. Wynik spotkania na 4-0 ustalił w 61 minucie Krzysztof Kołodziej. Po tej porażce Bałtyk ma w dorobku 18 punktów i zajmuje 15 miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na własnym boisku z Polonią Środa Wielkopolska. Sokół Karlino rozpoczął walkę o utrzymanie w czwartej lidze. Podopieczni Mirosława Skórki w pierwszym meczu rundy rewanżowej zanotowali remis. Podzielili się punktami z Winetą Wolin. Faworytem starcia wydawał się zespół z Wolina. Przed pierwszą wiosenną kolejką Wineta była na drugim miejscu, a Sokół tuż nad strefą spadkową. Choć dłużej przy piłce utrzymywał się zespół przyjezdny, to obie ekipy stworzyły sobie kilka dobrych okazji strzeleckich. Gospodarze objęli prowadzenie w 38 minucie po golu z rzutu karnego Marcina Gozdala. Tuż przed przerwą wyrównał Adrian Nagórski. W drugiej części każda ze stron miała okazję do wywalczenia kompletu punktów, ale wynik już się nie zmienił. Ta precyzja szwankowała z jednej i z drugiej strony, bo nawet prawie że ostatnia akcja nasza, kiedy dwóch go zdali praktycznie do pustej bramki, by Kamil uderzył, minimalnie niedokładnie zagrał Gozdal, Marcin. Ale trzeba, no, warunki trudne i wiecznie, i ciężkie boisko, mecz walki, masę kartek. Uważam, że zawodnicy moi dali siebie wszystko, na tą chwilę co nas stać. My jeszcze każdy punkt trzeba szanować. Zespół bardzo groźny, mimo wszystko wicelider. My jesteśmy na przedostatnim, natomiast Wineta na drugim miejscu i punkt cieszy. Choć można było mecz wygrać, można, tak jak pan mówi, można było przegrać. Mam dużo słów uznania dla zawodników. Włożyli serce, włożyli ducha, a to jest zespół, który praktycznie z meczu na mecz powinien coraz lepiej grać, zgrywać się. Dużo nowych i świeżych zawodników, może to nie są jakieś gwiazdy, ale cenię to, że walczą i chcą grać i walczą. Mam nadzieję, że następne mecze będą bardziej ciekawe. No a żeby się utrzymać, to każdy punkt jest ważny, tak jak zaznaczyłem, i ten punkt też szanujemy. Panie trenerze, za pierwszy rzut oka, może nie tyle na pierwszy rzut oka, co się rzuciło w grze Sokoła Karlino, to, że gracie głównie defensywę i szukacie okazji do kontrataków. Raczej nie dominujecie. Dzisiaj to Wineta była to drużyną, która gdzieś tam utrzymywała się dłużej przy piłce. Taka będzie taktyka na to. Ale to nie ma co się dziwić. Jednak mimo wszystko Wineta ma zawodników ogranych. Część zawodników jeszcze grała w drugiej lidze i to jest bardziej i ograny od wielu lat w podobnym składzie, z minimalnymi tam roszadami grają. Natomiast u nas ponad połowa zawodników to pierwsze mecze tutaj i nie wymagam tego, a jednocześnie klasa zawodników jest taka, jaka jest. Do mnie przychodzą zawodnicy ci, którzy chcą grać, którzy nie przychodzą do Karlina po pieniądze, bo w innych klubach obiecują, a później różnie bywa, natomiast u nas grają za drobne złotówki i cenię takich, którzy tutaj przyszli i walczą. Sokół z dorobkiem 19 punktów zajmuje 15 miejsce. W następnej kolejce ekipa z Karlina zmierzy się na wyjeździe z Inną Goleniów. Ponad 70 zawodników wystartowało w 6. turnieju w ramach cyklu Grand Prix Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. Zawody odbyły się w Biesiekierzu. Impreza obejmuje serię turniejów organizowanych w całym regionie. W rywalizacji biorą udział czołowi szachiści z województwa zachodniopomorskiego. 6. turniej z cyklu Grand Prix Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. To jest cykl na rok 2018-2019, gdzie gramy 10 turniejów i finał 8-9 czerwiec w Koszalinie. W tym turnieju bierze udział ponad 70 zawodników. Mamy tutaj ścisłą czołówkę województwa. Zawodnicy z pierwszej dziesiątki to naprawdę top województwa, a nawet Polski juniorów. Mamy tutaj tytułowanych zawodników, którzy zdobywali medale na mistrzostwach Europy i świata. Przekraczamy półmetek turnieju, już pojedyncze niespodzianki się zgadzają. Nie mamy żadnego zawodnika z kompletem punktów, także już czołówka potraciła punkty remisując albo przegrywając między sobą partię. Kolejny turniej za 2 tygodnie jest w Gryficach. To już będzie 7. turniej. Jeszcze w maju są przewidziane 2 turnieje i finał w Koszalinie. Bardzo dobrą dyspozycję zaprezentowali szachiści Hetmana Koszalin. Zwycięzcą został zdobywca 7,5 punkta na 9 możliwych Filip Łuczak. Za nim na podium plasował się kolejny koszalinianin Gracjan Grzesik. Trzecią lokatę wywalczył zawodnik Husarii Biesiekierz Andrzej Pukrza.
Najlepsi zawodnicy turnieju w Biesiekierzu pod koniec marca będą reprezentować koszańskiego hetmana podczas Mistrzostw Polski do lat 14. Kolejną serię spotkań rozegrały zespoły występujące w Atomłebskiej Basket Lidze. W dywizji drugiej doszło do starcia Cygler Styl Komenda Miejska Policji z Dekatlonem. Obie drużyny już wcześniej straciły szansę na awans do fazy play-off. Zespoły te sąsiadują ze sobą w tabeli i plasują się tuż za czołową ósemką. Starcie od początku układało się po myśli koszykarzy z Komendy Miejskiej. Policjanci po trzech kwartach prowadzili 48-38. W ostatniej partii utrzymała się przewaga tej ekipy i ostatecznie Cygler Styl KMP wygrał 71-59. Dla zwycięskiej drużyny Radosław Sygliński zdobył 23 punkty i 15 Janusz Łapczuk, a dla pokonanych 21 Daniel Matysiak i 11 Mariusz Miedzik. Tuż przed zakończeniem sezonu zasadniczego Dekatlon ma w dorobku 22 punkty i zajmuje 9 miejsce, a policjanci z punktem straty są na 10 pozycji. Kolejna seria spotkań odbędzie się w najbliższy weekend, tradycyjnie w hali przy ulicy Głowackiego. To informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek o 17:50. Do zobaczenia.